Nieznajomość języka angielskiego jest bardzo częstą przyczyną tego, że wiele osób nawet nie próbuje zacząć z Amazonem KDP, a jest to poważny błąd. I w tym filmie pokażę Ci dlaczego, jak możesz sobie poradzić, nie znając języka angielskiego, i chodzi tutaj przede wszystkim o znajomość w piśmie, udowodnię Ci, że możesz działać na Amazon KDP, nie znając w ogóle języka angielskiego. Są do tego odpowiednie narzędzia i w tym filmie chcę Ci pokazać, jakie to są narzędzia, jak się nimi posługiwać. I mam nadzieję, że dzięki temu przekazowi, dzięki tym informacjom wiele osób jednak do Amazona KDP się przychyli. Zanim jednak przejdziemy do kontentu, to standardowo proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę i dajcie mi znać w komentarzu, czy materiał się Wam spodobał. No i teraz możemy już sobie przejść do mojego komputera. Okej, i pierwszym podstawowym narzędziem, które oczywiście każdemu pewnie przychodzi od razu do głowy, to jest Google Tłumacz i jak najbardziej możecie z tego narzędzia korzystać, z tym, że pamiętajcie, aby tutaj raczej używać krótkich zdań, prostych sformułowań. Nie używajcie tu jakiegoś wyszukanego słownictwa, nie róbcie zdań tutaj podrzędnie złożonych wielokrotnie. Proste zdania i Google Tłumacz sobie z tym powinien fajnie poradzić. Więc to jest na pewno basicowa taka opcja dla kogoś, kto w ogóle nie zna języka angielskiego. Wpisujemy sobie tutaj proste zdania, na przykład nazywam się Marcin, mieszkam w Polsce, publikuję na Amazon KDP. I on sobie z tym naprawdę fajnie poradzi. My name is Marcin, I live in Poland, I publish on Amazon KDP. Więc tutaj nie ma problemu z tym, żeby to było jakokolwiek zepsute przez tłumacza. Natomiast kiedy będziecie pisali na przykład swój opis produktu na Amazon KDP, no to tam będziecie już używali zdań raczej złożonych, bo to są bardzo proste zdania. I wtedy, kiedy będziecie już mieli opis gotowy po polsku, no to macie kilka opcji. Możecie sobie taki opis albo przetłumaczyć na Fiverr, czyli znaleźć kogoś, kto Wam taki opis przetłumaczy z polskiego na angielski i najlepiej, żeby to był native speaker, ponieważ osoby tutaj możecie znaleźć również takie, które wrzucą Wam to po prostu w translator, więc równie dobrze możecie to sobie zrobić sami. Ważne, żeby to był native speaker. Ja tutaj polecam osoby z Filipin, na przykład oni są bardzo tani, jeśli chodzi o takie usługi, a mówią w języku angielskim płynnie, bo to jest ich język, bo to jest kolonia brytyjska tak naprawdę, więc to jest ich język rodzimy. Następną opcją, jaką możecie zrobić, to jest po prostu zlecić to na Fiverr, napisanie od razu, napisanie takiego opisu i tutaj możecie znaleźć opcję, nawet jak widzicie, za $5, tam powiedzmy około 1000 słów, tutaj znowu $4.50, więc możecie zlecić sobie taki opis na Fiverr już gotowy w języku angielskim i też zwracajcie uwagę tutaj na to, żeby ten freelancer w tym angielskim się posługiwał w jak najlepszym stopniu. I na końcu dla osób bardziej zaawansowanych, dla osób, które właśnie będą korzystały z metody, którą ja tutaj chcę polecić, będzie proofreading, czyli będziemy tutaj po prostu zlecali ewentualne poprawki, gdybyście mieli wątpliwości co do tego, jak Wam ten tłumacz przetłumaczył na przykład zdania wielokrotnie złożone. Więc tutaj możecie wykorzystać taką osobę, która jest na tym speakerem, żeby Wam po prostu to sprawdziła, to co Wy już napisaliście, i to nie są drogie usługi, ponieważ to jest tylko sprawdzenie. Możecie zlecić na przykład sprawdzenie i dokonanie tych zmian, czyli taką rewizję. Jak widzicie tutaj, za 1000 słów opisu jest 4 euro, czyli około 22-23 zł. Macie 1000 słów sprawdzenie, później mamy standard, czyli edycja już, i to już po 13 euro 31 centów jest sprawdzenie i edycja takiego tekstu do 1500 słów. I to jest już około 50 zł. Ale ja Wam powiem w tym momencie, jak możecie sobie poradzić bez Fiverr, jak możecie sobie poradzić ze sprawdzeniem takiego tekstu, który przetłumaczycie sobie właśnie na Google Tłumaczu bez zlecania tego freelancerowi. Jest takie narzędzie jak Language Tool i to jest Twój asystent pisania. Jest to bardzo proste narzędzie, świetne narzędzie, które Wam pokazuje dosłownie wszystkie błędy, jakie popełniliście podczas pisania waszego opisu, tytułu czy podtytułu. Tutaj możecie zupełnie za darmo sobie to sprawdzić. Natomiast jest tutaj pewien haczyk, dlatego że powiedzmy, wklejając sobie tutaj jakiś opis Amazona, jak widzicie, sprawdzanie tekstu nastąpiło, 2210 znaków, 376 słów, mamy 9 plus znalezionych problemów z pisownią i 6 błędów, które możemy zobaczyć, kiedy wykupimy tutaj sobie opcję premium. Opcja premium, ja Wam to polecam z całego serca, żebyście sobie wykupili tą opcję premium, bo to są śmieszne pieniądze. Zapłacicie sobie 119 zł, 120 zł na cały rok i macie dostęp do właśnie tego programu bez zupełnych ograniczeń. Do 100 tysięcy znaków na pole tekstowe. Macie, to jest też dodatek właśnie do Worda i do dokumentów Google. Jest wtyczka w ogóle do tego, także możecie sobie pobrać ten pakiet premium, kupić go, zapłacić tą stówkę
i nie zlecać na Fiverr na przykład jednorazowo za $13 sprawdzenia i poprawienia waszego tekstu, bo tutaj to dostaniecie jak na dłoni. A tak jak mówię, jeżeli wykorzystacie Google Tłumacza i będziecie używali tutaj prostych słów, prostych zdań, to nawet nie znając języka angielskiego możecie sobie z tym spokojnie poradzić. Oczywiście macie tutaj pakiet darmowy, jak widzicie, i tutaj jest podstawowe sprawdzenie gramatyki, interpunkcji i stylu i znak do, tekst tylko do 10 tysięcy znaków. Tutaj mamy 2210 znaków, a na Amazonie nie możemy zrobić jakby opisu dłuższego niż te 10 tysięcy znaków, czyli tutaj w zupełności nam wersja darmowa wystarcza. Jak widzicie, mamy tutaj referencje, zaufani nam partnerzy i klienci Amazon między innymi. Więc bardzo fajny program, który na pewno wielu osobom pomoże, osobom, które mają barierę taką językową w pisaniu przede wszystkim, bo to o to tutaj chodzi, które nie wiedzą, nie znają się na gramatyce, bo i po co się znać, jeżeli są takie narzędzia, które nam pokazują dokładnie, gdzie popełniliśmy błędy. Mamy tutaj zaznaczony błąd, tak, czyli mamy missing preposition, possibly missing preposition found i mamy, widzicie, poprawkę to knowledge, poprawiamy i jest ok. Mamy tutaj znowu online, przecinka brakuje, więc klikamy i jest ok. 8-year-old, mamy myślnika, nam tutaj zabrakło, klikamy, żeby poprawiło i tak sobie sami robimy taki właśnie proofreading. Excited for this book, excited about this book. Widzicie, to wszystko takie drobnostki tak naprawdę wpływają na atrakcyjność tego opisu dla kogoś, kto językiem angielskim posługuje się na co dzień. Więc ja Wam serdecznie polecam, tutaj oczywiście możecie sobie wgrać każdy inny język, nawet polski, i sprawdzić, czy po polsku potraficie dobrze pisać, bo też się czasami babole zdarzają i mi. Także no, jak macie problem z tym, to tak jak mówię, 100 zł na cały rok to nie jest duża kwota, możecie też płacić oczywiście miesięcznie i to wychodzi 40 zł miesięcznie, więc się zupełnie nie opłaca tego kupować w tym pakiecie miesięcznym, ponieważ tutaj wyjdzie około 500 zł rocznie, a płacąc jednorazowo macie 75% taniej. Jeżeli byście chcieli na 2 lata od razu sobie kupić, no to zapłacicie 200 zł, więc też coś tam oszczędzicie, te 40 zł oszczędzicie w ciągu 2 lat. Także decyzję oczywiście pozostawiam Wam, ja Wam serdecznie polecam, ponieważ to może być program, który odmieni Wasze podejście do publikacji na Amazon KDP i Wasza bariera związana z tym, że nie znacie języka angielskiego, po prostu zostanie rozbita. Mam ogromną nadzieję, że ten materiał wielu osobom pomoże jednak przychylić się w stronę pójścia w Amazon KDP, w stronę wydania swoich pierwszych produktów, ponieważ to naprawdę nie jest trudne. Zdecydowana większość osób, które do mnie przychodzą i kupują mój kurs, są moimi podopiecznymi, nie zna angielskiego i nie ma tutaj żadnego problemu. Nie jest to barierą, żeby w ten biznes wejść. Jest to tylko i wyłącznie Twoja wymówka, którą musisz rozszarpać na strzępy. Także mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to znowu proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję i o zostawienie komentarza. Widzimy się już następnym razem. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Trzymajcie się. Na razie. Hej!